Witam Was w Komodzie Online, wirtualnym pomocniku z szufladami pełnymi pomysłów. Dzisiejsze zajęcia będą wyjątkowe, dlatego że będą o Was samych. Przez to będą też bardzo intymne. Dlatego zachęcam Was do robienia jak największej ilości notatek, bo pewnie tak naprawdę w sposób szczery i dokładny większość pracy wykonacie w domu. Zadania bowiem będą wymagały wiele czasu i przemyśleń z Waszej strony. Zazwyczaj, gdy ktoś prosi Was, żebyście się przedstawili albo powiedzieli, kim jesteście, podajecie swoje imię, nazwisko, czasami imiona rodziców, adres zamieszkania. Bywa też, że podajecie swoje role społeczne. Mówicie, że jesteście uczniami tej szkoły, że jesteście synem, córką waszych rodziców, czasami klientem jakiegoś sklepu. Ale tak naprawdę to, kim jesteście, jest w Was. Dlatego dzisiaj zajmiemy się tworzeniem mapy Was samych, żebyście bliżej przyjrzeli się temu, co jest gdzieś w głębi Was, co potraficie i co tak naprawdę stanowi Waszą osobę. Wyobraź sobie, że jesteś jak nasza planeta. Masz do dyspozycji wielki ocean, na którym znajdują się różne kontynenty oraz mniejsze lub większe wyspy. Ten ocean to miejsce, po którym możesz żeglować, aby odwiedzać te wyspy i korzystać z ich zasobów. Te wyspy to Twoja wiedza, umiejętności, doświadczenia, uzdolnienia, ciało, którym dysponujesz oraz umysł. To także Twoje osiągnięcia, a nawet potrzeby, których realizacja łączy niejako zasoby znajdujące się na właśnie tych poszczególnych wyspach. Po co tworzyć mapę siebie? No oczywiście po to, żeby lepiej się poznać. Moglibyśmy to porównać do takiej zwyczajnej mapy, jakiej używamy w terenie. Im dokładniejsza jest ta mapa, tym większe szanse mamy dobrze w tym terenie się poruszać. A tak naprawdę naszą znajomość samych siebie moglibyśmy porównać i do mapy, i do urządzeń nawigacyjnych, które z czasem, gdy poznajemy się coraz lepiej, są coraz dokładniejsze i coraz sprawniej prowadzą nas do założonego celu. Poznanie własnej mapy będzie czyniło Twoją żeglarską przygodę jako coś niesamowitego, a jednocześnie spokojniejszego i bezpieczniejszego. Będziesz już wiedział, gdzie szukać potrzebnych Ci skarbów, co oznacza świecąca gdzieś na brzegu lądu latarnia, gdzie szukać i jak rozczytywać otrzymywane wiadomości, gdzie szukać koła ratunkowego, kiedy dzieje się coś niebezpiecznego, a gdzie spokojnie zacumować, by odpocząć i nabrać sił. Czasem też może się zdarzyć, że poznasz się z zupełnie innej strony, takiej, której byś się w ogóle u siebie nie spodziewał. W końcu, dzięki znajomości własnej mapy, to Ty będziesz sterem w okręcie swojego życia i to Ty będziesz obierał kierunki, czyli cele i sposoby ich realizacji. Przyjrzyjmy się zatem pierwszej wyspie, a właściwie kontynentowi. Jest to wiedza. Wiedza to posiadane informacje. Zdobywamy je w rozmaity sposób. Jednym z tych sposobów jest wiedza zdobywana mimowolnie. Można by powiedzieć, że w gratisie. To jest taka wiedza, którą zdobywamy podczas rozmów z innymi, podczas czytania książek, czasopism, oglądania telewizji czy surfowania w internecie. Zapewne w głowie macie mnóstwo takich wiadomości, których nie staraliście się jakoś specjalnie zapamiętać, ale z różnorakich względów zostały Wam w pamięci. Drugim sposobem na zdobywanie wiedzy jest zdobywanie jej w szkole. W ten sposób uczymy się matematyki, teorii języka ojczystego oraz języków obcych. W ten sposób zdobywamy wiedzę o świecie, jak choćby biologia, chemia, geografia czy fizyka. Uczymy się również o kulturze,
i o społeczeństwie, na takich przedmiotach jak historia, WOS, plastyka czy muzyka. Wiedzę możemy również zdobywać, pielęgnując nasze pasje. Nie mylmy tego z umiejętnościami, o których powiemy sobie za chwilę, ale z czystymi informacjami. Na przykład, w ramach nauki gry na jakimś instrumencie dowiemy się na pewno wiele o podstawach muzyki, zapisu nut, sposobu komponowania. Jeżeli zajmiemy się fotografią, musimy najpierw poznać teorię światła, żeby wiedzieć, jak wykonać dobre zdjęcie. Jeżeli chcemy podróżować, najpierw zdobywamy informacje o miejscach, które byłyby warte odwiedzenia oraz o sposobie, w jaki do nich dotrzeć. Na tym właśnie polega wiedza z pasji. Kolejną kategorią będzie wiedza z ukierunkowania. To taki rodzaj wiedzy, który zdobywamy w związku z jakąś potrzebą albo z przewidywaną pożytecznością zdobywania takiej wiedzy. Czym ona się charakteryzuje? Zdobywamy ją wtedy, kiedy coś się dzieje. Na przykład opiekujemy się jakimś zwierzakiem, zdobywamy informacje, czym ono się żywi, w jaki sposób pielęgnować to zwierzę, ile na przykład będzie żyło itd., itd. Czasami ktoś w naszej rodzinie zachoruje. Wtedy zupełnie mimowolnie albo celowo zdobywamy wiedzę o tym, jak się taką osobą opiekować, co jest charakterystyczne dla danej choroby, w jaki sposób zająć się tą osobą, żeby jej nie zaszkodzić. Jeżeli chcemy podróżować, również dowiadujemy się na przykład, w jaki sposób zdobyć bilety do jakiegoś miejsca. Pewnie można by było jeszcze wyróżnić wiele sposobów zdobywania wiedzy, ale istotniejsze jest przecież, do czego ona się nam przydaje. Być może warto zanotować sobie pytania, które za chwilkę pojawią się. Co tak w ogóle wiem? Czy wiedza posiadana przeze mnie jest przydatna? Co dzięki niej mogę uzyskać? Czy weryfikuję zdobywane informacje? Wiecie, jak dużo wiedzy jest teraz, szczególnie w internecie czy na social mediach, która okazuje się fejkami? Warto sprawdzać źródła, warto sprawdzać informacje jeszcze w innych miejscach, aby potwierdzić, czy na pewno to jest fakt, czy czasem tylko jakiś fejk. Skąd czerpię wiedzę? Zastanów się, jak oceniany jest poziom wiedzy, który posiadasz. Z kim możesz ją dzielić? Oraz kto i w jaki sposób wzbogaca Twoją wiedzę? Na jakie dziedziny możesz podzielić posiadaną wiedzę? Zastanów się też, co najbardziej Cię interesuje. Czy dzięki swojej wiedzy rozwijasz się? Do czego w ogóle wykorzystujesz posiadaną wiedzę? Co warto byłoby uzupełnić? I czy ta wiedza pomaga Ci osiągać cele? Tego nie dowiemy się w moment. Tej analizie warto poświęcić kilka godzin, tak żeby się zastanowić, jaka wiedza ze szkoły się przydaje, jaka wiedza z życia się przydaje i do czego. Czasami drobne rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, mogą się okazać tak naprawdę bardzo przydatne. Zerknijcie na ten przykład. Analizujemy tutaj wiedzę z języka angielskiego. Ocena poziomu wiedzy. Ocena nasza, subiektywna. Wystarczy, aby się dogadać podczas grania na platformie. Mam 4 w szkole albo oceniam swój poziom na A2. Skąd zdobywam wiedzę o języku angielskim? Z rozmów na serwerze, ze szkoły, być może z jakiegoś kursu na platformie albo kursu, na który chodzicie na jakieś zajęcia. Na jakie umiejętności przekłada się wiedza z języka angielskiego? Możesz na przykład tłumaczyć proste teksty piosenek albo grać w Minecraft w języku angielskim. Dalej patrząc, widzimy potrzeby i szanse związane z tą wiedzą. Jakie mamy potrzeby, by ta wiedza się rozwijała? Trzeba poznawać nowe słówka, powtarzać zasady gramatyki i rozmawiać po angielsku. A jakie szanse daje znajomość języka angielskiego? Możemy poznawać ludzi z całego świata, mieć przyjemność z podróżowania, bo łatwiej jest nam się gdzieś odnaleźć. Możemy sprawnie się komunikować, a w przyszłości zdobyć o wiele ciekawszą pracę.
Przejdźmy na kolejną wyspę. Wyspę umiejętności. Umiejętności to trochę taka wiedza w praktyce. Czyli zdobyliśmy jakieś informacje i przekładamy je teraz na konkretne kompetencje. Coś, co potrafimy wykonać, poradzić sobie z czymś. Pierwszym, takim najbardziej naturalnym rodzajem umiejętności są nasze umiejętności nabywane w procesie rozwoju oraz w procesie wychowania. Siadanie, chodzenie, bieganie, mówienie, śpiewanie, samodzielne jedzenie i ubieranie się, jazda na rowerze, wrotkach czy hulajnodze. Kolejne umiejętności nabywamy w szkole. Uczymy się czytać, pisać i liczyć, rozwiązywać zadania tekstowe i logiczne, przygotowywać ustne i pisemne wypowiedzi, rozwiązywać testy. W ramach wychowania fizycznego poznajemy gry zespołowe, uczymy się bardziej zaawansowanych form rysunku czy prostych prac ręcznych. Kolejne umiejętności zdobywamy pielęgnując swoje pasje. Tu możemy uczyć się tańczyć, grać na instrumencie, grać w szachy czy hodować zwierzęta. Umiejętności z ukierunkowania to takie kompetencje, które zdobywamy poza szkołą i poza pasjami, które uprawiamy, ale do czegoś nam się praktycznie przydają. Może to być na przykład gotowanie, wypełnianie dokumentacji urzędowej, podstawowa obsługa komputera, czy też umiejętność korzystania z komunikacji miejskiej. W przypadku umiejętności, tak jak i w przypadku wiedzy, warto przeanalizować znowu, co potrafimy, jak i gdzie się uczymy, w czym umiejętności są przydatne, czy doskonalimy swoje umiejętności. Zastanów się również, w jakich dziedzinach w ogóle coś potrafisz, kto i jak pomaga Ci rozwijać posiadane umiejętności, z kim możesz trenować te umiejętności, a kogo możesz czegoś nowego nauczyć. W jaki sposób oceniane są Twoje umiejętności? Pomyśl też, co najbardziej lubisz robić? Czego warto by się jeszcze było nauczyć? A do czego już wykorzystujesz posiadane umiejętności? Co dzięki nim zyskujesz? Czy te umiejętności zbliżają Cię do założonego celu? Zastanów się, czy potrafisz coś więcej niż inni? Jak zmieniło się Twoje życie dzięki posiadanym umiejętnościom? Jakie szanse stoją przed Tobą w związku z tym, co już potrafisz? Czy posiadane umiejętności pomagają Ci być samodzielnym? Odwiedziliście już dwie ważne wyspy. Wyspę wiedzy i wyspę umiejętności. A w tej chwili dobijamy do trzeciej wyspy skarbów. Wyspy uzdolnień. Różni się ona tym od poprzednich, że tu skarby nie są zakopane gdzieś głęboko i ich zdobycie nie wymaga wcale wysiłku, ale są wręcz na samym wierzchu łatwo dla Was dostępne. Uzdolnienia powodują, że pewne dziedziny są dla nas o wiele łatwiej osiągalne. Jeśli chcesz je znaleźć, zastanów się, co przychodzi Ci łatwiej niż innym. Do czego masz naturalne predyspozycje? Co po prostu Ci wychodzi? Możemy być utalentowani w wielu różnych dziedzinach. Jedną z nich jest zdobywanie wiedzy i umiejętności, o których mówiliśmy nieco wcześniej. Zastanów się, czy łatwiej przychodzi Ci zdobywanie wiedzy czy umiejętności analitycznych, ścisłych, czy bardziej wolisz być związanym z przyrodą, z samym sobą, a może preferujesz komunikowanie się z innymi i masz zdolności pedagogiczne, by wiedzę przekazywać. Talent może objawiać się z tym, że mamy łatwość przyswajania wiedzy, ale również w tym, że czasem coś po prostu czujemy. Talenty również mogą się objawiać w postrzeganiach zmysłowych. Są osoby, które o wiele lepiej rozpoznają dźwięki i zapamiętują melodie. Są osoby, które zapamiętują i rozróżniają zapachy, albo widzą zupełnie inaczej, potrafią pięknie komponować coś w przestrzeni, potrafią pięknie malować,
ujmować to, co widzą na papierze albo pięknie o tym opowiadać. Nieprzeciętny zmysł równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej pozwala nam również być lepszymi sportowcami. Nieprzeciętne zmysły pozwalają nam w sposób bogatszy, pełniejszy odbierać otaczający nas świat. A talent w zakresie tworzenia i ekspresji pozwala przełożyć te spostrzeżenia na konkretne dzieła. Osoby, które widzą w sposób bardziej bogaty, bardziej złożony, będą pięknie malować, będą szyć, będą projektować, układać bukiety i robić inne rzeczy, jeżeli tylko potrafią przełożyć to na jakąś praktykę i wyrazić swoją ekspresję w związku ze spostrzeżeniami. Czasami ta ekspresja będzie wyrażać się w tworzeniu dzieł, o których mówiłam przed chwilą, a czasami może wyrażać się w mówieniu o tym, co się czuje, co się myśli, dzieleniu się sobą z innymi. W ten sposób pracują blogerzy, dziennikarze, pedagodzy, a nawet osoby, które piszą pamiętniki. Ekspresja osób uzdolnionych słuchowo wyrażać się będzie w graniu na instrumentach, śpiewaniu, komponowaniu lub miksowaniu muzyki. A na co przełożyć wrażliwy węch i smak? No oczywiście, na gotowanie, parzenie pysznej i pachnącej kawy, komponowanie na przykład zapachów perfum, robienie świeczek zapachowych, umilanie innym życia przez tworzenie świat bardziej aromatyczny. Masz wrażenie, że gotowanie Ci nie idzie, a słoń nadepnął Ci na ucho? Być może w Twoim przypadku mamy do czynienia z uzdolnieniami technicznymi. Próbowałeś kiedyś majsterkować, szyć, murować albo coś konstruować? Jak Ci idzie? Uzdolnienia techniczne bardzo przydają się w świecie survivalowym i bushcraftowym, gdzie trzeba wykazać się zdolnościami manualnymi i umieć zaaranżować bezpieczne schronienie z rzeczy dostępnych pod ręką. Talent może się również ukazywać w relacjach społecznych. Zapewne masz w swoim otoczeniu taką osobę lub osoby, które w jakiś niesamowity sposób przyciągają innych do siebie. Są też tacy, którzy w zupełnie naturalny sposób wyłaniają się jako liderzy w danej grupie. A być może sam jesteś kimś takim? Osoby o uzdolnieniach społecznych wykazują się wysokim poziomem empatii. Są otwarte na pomaganie innym. Mają też wiele ciekawych pomysłów i są otwarte w komunikacji z innymi osobami. Relacje społeczne odbywają się obecnie niejako w dwóch przestrzeniach. W przestrzeni wirtualnej i w świecie realnym. Czasami jest tak, że jedna osoba potrafi zupełnie inaczej funkcjonować w tej sferze wirtualnej, w social mediach, a zupełnie inaczej twarzą w twarz. A jak to jest u Ciebie? Swój talent można również objawiać w rozwiązywaniu problemów. Osoby, które mają w tym łatwość, charakteryzuje zwykle analityczne myślenie, ogromna kreatywność, duży zasób wiedzy z różnorakich dziedzin i otwartość na relacje społeczne, które są właśnie źródłem tej wiedzy i źródłem inspiracji do rozwiązywania problemów. Wyspa Talentów to niesamowite miejsce pełne skarbów. Zwiedzając je, zastanów się, co przychodzi Ci łatwo. Czy wyróżnia się od innych pod kątem posiadanych uzdolnień? Jak rozwijasz swoje talenty? Czego warto byłoby się jeszcze nauczyć? I czy Ty w ogóle potrafisz dostrzec swój potencjał? Zastanów się nad tym. Podpłyńmy teraz do kolejnej wyspy. Do wyspy osiągnięć. Osiągnięcia to dokonanie czegoś, zdobycie czegoś, zamknięcie pewnego etapu, często potwierdzone jakimś formalnym dokumentem. Jakie osiągnięcia mogą się znaleźć na Waszej wyspie? Być może ktoś ukończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia,
ma w swoich zasobach świadectwa z wysokimi wynikami, wziął udział w zawodach sportowych albo jakiejś olimpiadzie naukowej, zdobył kartę rowerową, a może napisał egzamin z języka? Nasza wiedza i umiejętności wzbogacone o talenty przeradzają się w doświadczenia. I to kolejna wyspa, której warto się przyjrzeć. Doświadczenia to rzeczy, zdarzenia, których przeżyliśmy. To, co dokonaliśmy. Niekoniecznie tak jak w przypadku osiągnięć udokumentowane lub zamykające jakiś etap w naszym życiu. Doświadczenia są naszą codziennością. Są bogatym źródłem wiedzy o nas i o otaczającym nas świecie. Doświadczenia to nasza podróż przez życie. Zaczynana w gronie rodzinnym, kontynuowana w szkole i w gronie rówieśniczym. To baza danych, którą zbieramy od urodzenia do śmierci i zapisujemy w swojej pamięci. Doświadczamy dzięki posiadanej wiedzy i umiejętności, ale też doświadczenie wzbogaca nas i rozwija. Dzięki temu ewaluujemy na osoby, które wiedzą i potrafią coraz więcej i coraz lepiej. Większość treningów odbywa się właśnie na bazie omawiania doświadczeń, jakie mieliśmy na tych poprzednich treningach, na poprawianiu niedoskonałości, na szukaniu doskonalszych rozwiązań. Jest to więc wyspa, która tak naprawdę bardzo mocno nas buduje i bardzo mocno wpływa na pozostałe. Nie wszystkie doświadczenia mogą wydawać się budujące i pożyteczne. Niektóre z nich mogą być trudne, bolesne, a nawet traumatyczne. Pamiętajmy jednak, że nawet te trudne doświadczenia są pewnymi zasobami, bowiem dały nam sporo wiedzy o nas samych, o innych, o tym, jak sobie radzić w kryzysie, a wiedza ta może w przyszłości zaprocentować, gdy staną przed nami kolejne wyzwania albo gdy będziemy pomagali innym osobom w równie trudnej sytuacji. Zapraszam na kolejną wyspę. To wyspa ciała i umysłu. Na pewno zgodzicie się ze mną, że są to wartości, które bardzo mocno na nas wpływają. To cechy fizyczne i psychiczne, które określają nasz stan zdrowia oraz zasoby płynące z nasilenia konkretnych cech. Ciało to coś, z czym obcujemy na co dzień. Również na co dzień obcujemy z naszym charakterem, nawet gdy nie bardzo staramy się nad tym zastanawiać. Postarajcie się w sposób obiektywny i zupełnie nieoceniający przyjrzeć się swojemu ciału. Jakiego jesteście wzrostu, wagi, jaka jest budowa waszego ciała, jakie są szczegóły wyglądu, kolor skóry, oczu, włosów, długość paznokci, kształt twarzy. Jaka jest sprawność waszego ciała? Jego gibkość, siła, dynamika, wytrzymałość na warunki zewnętrzne, takie jak marznięcie czy upały, kondycja. W jakim stanie jest wasze zdrowie? Czy jesteście odporni na choroby, dobrze odżywieni? Czy macie jakieś alergie? Przebyliście jakieś choroby lub urazy? Czy przyjmujecie jakieś leki? Czy wasze zmysły wymagają korekty, na przykład przez okulary czy aparat słuchowy? Jaki jest ogólny stan waszego zdrowia? Analizując swoje ciało, pamiętaj, że ono samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe. Ale czasami pewne jego przymioty mogą być dla nas atutem. Na przykład wysoki wzrost pomoże dostać się na przykład do modelingu. Ale jeżeli chodzimy po jaskiniach, to im jesteśmy drobniejsi, tym łatwiej jest nam zdobywać trudne jaskiniowe tereny. Zastanów się, jakie predyspozycje ma twoje ciało? W jakim jest zdrowiu?
w jakim kierunku być może pracować nad swoim ciałem? Czy i w jaki sposób dbasz o swoje ciało, włączając w to wypoczynek? Czy zasoby związane z formą Twojego ciała zbliżają Cię do określonego celu? Pamiętacie analizę znajomości języka angielskiego? Zapraszam Was do podobnej, związanej z charakterystyką Waszego ciała. Pomyślcie, korzystając z poprzedniego diagramu, jakiej budowy jest Wasze ciało, jakie cechy go charakteryzują, jaki jest jego stan zdrowia. Jakie dzięki temu macie predyspozycje? Być może krzepa będzie Was predysponowała do sportów siłowych, a dynamika i gibkość do tańca. Jakie potrzeby macie w związku z Waszym ciałem? A jakie szanse są przed Wami dzięki temu, że macie zdrowe, sprawne ciało lub charakteryzujecie się pewnymi jego przymiotami? Przejdźmy do naszego umysłu. Tu będzie się działo dokładnie tyle, ile jest na tej tablicy, a w zasadzie jeszcze wiele, wiele więcej, bo zawarłam tutaj tylko to, co najważniejsze i najbardziej podstawowe. Zacznijmy od temperamentu. Temperament jest nam przyrodzony. W zasadzie rodzimy się z nimi, w ciągu życia niewiele się tutaj zmienia. Zwykle jak ktoś jest żywy, pobudliwy albo wrażliwy zmysłowo, to zostaje mu to już na przestrzeni całego życia z niewielkimi korektami. Z czym możemy się liczyć w temperamencie? Z tym, że mamy różny poziom reaktywności, czyli reagowania na bodźce z otaczającego nas świata. Że mamy różny poziom żwawości, czyli dynamiki naszych ruchów. Różny poziom wytrzymałości na bodźce fizyczne i obciążenia psychiczne, które nas spotykają. Różną potrzebę rytmiczności, czyli takiej trochę monotonii, trochę przewidywalności tego, co nas otacza. Mamy też różny poziom wrażliwości sensorycznej, czyli tego, jak docierają do nas zmysły. Czasami spotykamy dzieci bardzo wrażliwe na dotyk, które wręcz nie lubią dotyku ubrania. Czasami bardzo mocno czujemy zapachy. To, o czym mówiliśmy wcześniej, to mogą być również nasze atuty. Mamy również różny poziom aktywności, czyli potrzeby tego, żeby wyrażać swoją ekspresję, używać ruchu i funkcjonować aktywnie i działać. Jeżeli chodzi o osobowość, tu też mamy wiele, wiele różnych cech, które również mogą być naszymi atutami. Jeżeli chodzi o osobowość, pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Cecha często nie jest w sobie ani zła, ani dobra, bywa neutralna, ale w różnych sytuacjach może być bardziej lub mniej przydatna. Na przykład upór czy stanowczość może być niemile widziana w towarzystwie i w kontaktach, w relacjach, może nam je utrudniać, ale niesamowicie pomaga osiągać założone cele i być wytrzymałym w naszym działaniu. Cechy, które tworzą osobowość, to między innymi sumienność, otwartość, neurotyczność, czyli taka tendencja do lęku, do zamartwiania się, ekstrawersja lub introwersja, czyli otwartość na świat lub to, że woli się przebywać bardziej samemu ze sobą, czy ugodowość. Kolejnym działem w naszym umyśle będą emocje. Warto je znać, bo jak pewnie już wiedzieliście wcześniej, nie ma emocji niepotrzebnych. Ewolucja wiedziała, co robi, wyposażając nas w odczuwanie emocji. I miejmy świadomość, że będą się w nas pojawiać bez względu na to, czy sobie tego życzymy, czy nie. Zupełnie tak jak stres, pełnią swoją funkcję ochronną. Warto jednak znać te emocje, umieć je nazwać, umieć określić, co dzieje się z naszym ciałem w czasie, gdy odczuwamy te emocje i umieć tymi emocjami zarządzać, tak by nie były dla nas kłopotliwe, a czasami wręcz by stanowiły
esencję piękna odczuwanego świata. Kolejną rzeczą będą umiejętności miękkie, często pożądane w biznesie, ale nie tylko, również w życiu towarzyskim. Takie umiejętności to negocjowanie, kreatywność, aktywne słuchanie, współdziałanie w zespole, czy też zaangażowanie. Kolejnym szufladą w naszym umyśle będzie inteligencja emocjonalna. To coś takiego jak inteligencja taka właściwa, czyli umiejętność uczenia się, ale w sferze relacji międzyludzkich. Ważne jest, żeby znać poziom i swojej inteligencji właściwej, i tej emocjonalnej, by pracować nad empatią, współodczuwaniem tego, co dzieje się z innymi osobami, ale też również tego, co dzieje się w nas samych. Warto też pracować nad asertywnością, nad tym, by dbać o swoje granice, ale bez konieczności używania agresji. Kiedy mówimy o umyśle, nie zapominajmy też, jak ogromne znaczenie ma stres w jego funkcjonowaniu. Ważne jest, by pracować na tym, by podnosić swoją odporność na ten stres, by znać swój styl radzenia sobie ze stresem. Znamy 3 style. Styl zadaniowy, kiedy w trudnych sytuacjach dążymy do tego, by wykonać zadanie. Styl emocjonalny, kiedy w trudnych sytuacjach zaczynamy się skupiać na sobie i przeżywać własne emocje. Oraz styl unikowy, kiedy zaczynamy robić tak naprawdę wszystko, by ominąć tę trudną sytuację. Czasami przeradza się w to tak zwaną prokrastynację, czyli ciągłe przekładanie rzeczy, na których nie mamy ochoty. No i jeszcze zaburzenia. Mogą to być zaburzenia osobowości, zaburzenia w odczuwaniu i przeżywaniu emocji oraz zaburzenia psychosomatyczne, kiedy nasze ciało zaczyna pokazywać, że jest nam trudno i potrzebujemy pomocy. Pamiętaj, że bez względu na to, jak oceniasz swoje ciało czy usposobienie, w psychologii pozytywnej twierdzimy, że każdy człowiek posiada jakieś zasoby. Również posiadasz jej ty i warto poświęcić chwilę na to, żeby te zasoby przeanalizować, może spisać, może pomyśleć, do czego mogą się przydać. Może odkryjesz coś, czego nie zauważałeś wcześniej. Zasobem jest każdy drobiazg, każda umiejętność, każdy sposób radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nawet tak drobne rzeczy, jak umiejętność zaparzenia dobrej herbaty czy zanucenia kołysanki młodszemu rodzeństwu. Kochani, dobijamy do ostatniego dzisiejszego portu, a są nim potrzeby. Wydawałoby się, że mówimy o różnych źródłach zasobów, o wiedzy, umiejętnościach, doświadczeniu, coś, co daje jakieś wartości. Skąd więc potrzeby? Wydaje mi się, one być czymś, co raczej zasysa, bierze. Marshall Rosenberg twierdził, że każde ludzkie zachowanie wynika ze spełnionych lub niespełnionych potrzeb. Ich świadomość jest ogromnym zasobem i źródłem informacji o nas samych. Jest też niesamowitym źródłem motywacji. A dzięki motywacji możemy zdobywać wiedzę, umiejętności, doświadczenie i tak dalej. Przyjrzyjmy się zatem potrzebom. W psychologii potrzeby były katalogowane powielokroć, na wiele różnych sposobów, wiele różnych ujęć. Natomiast najsłynniejsze ujęcie potrzeb to piramida Maslowa, który dzielił ludzkie potrzeby na 5 dziedzin. Pierwsza z nich to potrzeby fizjologiczne, później bezpieczeństwa, miłości i przynależności, uznania i samorealizacji. Za chwilkę je scharakteryzujemy. Chciałam tylko dodać, że w myśl teorii Maslowa, aby chcieć zaspokajać potrzeby wyższego rzędu, czyli te położone wyżej w piramidzie, człowiek najpierw powinien zaspokoić potrzeby niższego. Jak widzieliście, u podstawy piramidy Maslowa mamy potrzeby fizjologiczne, czyli wszystko to, co jest nam potrzebne do przeżycia i przedłużania gatunku.
Będzie to jedzenie, picie, oddychanie, sen, wydalanie oraz posiadanie potomstwa. Nieco wyżej klasuje się potrzeba bezpieczeństwa. Jak jest realizowana? Przez zapewnienie sobie dachu nad głową, odpowiednio ciepłej i wygodnej odzieży, adekwatnej do panujących warunków atmosferycznych, czasami przez montaż monitoringu w niebezpiecznej dzielnicy, czasami przez kupienie dobrych zamków lub drzwi antywłamaniowych. Wykupujemy również polisy ubezpieczeniowe, bowiem wiedzmy, że cały biznes ubezpieczeniowy opiera się właśnie na tym, że chcemy czuć się bezpieczni, a jeśli nawet coś nam się przydarzy, to chcemy wiedzieć, że będziemy dysponować środkami, aby naprawić swoją trudną sytuację. Dla potrzeby bezpieczeństwa utrzymywane są również służby porządkowe. Człowiek jest istotą społeczną, więc oczywistym jest, że będzie miał również potrzebę miłości i przynależności. Chcemy być kochani w naszych rodzinach, przez naszych przyjaciół, przez nasze sympatie. Chcemy również czuć się pełnoprawnymi członkami rodziny, zespołu, grupy rówieśniczej. Charakteryzuje nas również potrzeba szacunku i uznania. Uznania dla naszej pracy, uznania dla naszej wartości jako ludzi, uznania w sensie sukcesu finansowego czy sukcesu w wynikach szkolnych. Chcemy być doceniani, chcemy być zauważani. Na szczycie piramidy jest samorealizacja, czyli dążenie do rozwoju, ale nie ze względu na to, by zdobyć uznanie czy środki do życia, ale dlatego, że samemu chce się stawać coraz lepszym, poznawać coraz więcej. Samorealizacja często utożsamiana jest też z pasją. Kiedy właśnie dla samych siebie, dlatego żeby coś wykreować, zrobić coś więcej, zaczynamy malować, zaczynamy tworzyć muzykę, różnego rodzaju dzieła. Samorealizacja może też dotyczyć sukcesów naukowych, ale tak jak mówię, nie na tle uznania, ale na tle tego, że chcemy zdobywać więcej, chcemy stawać się coraz mądrzejsi, chcemy coraz więcej umieć. Czasami też samorealizacja może dotyczyć rzeczy zupełnie dla osób pobocznych, drobnych. Możemy uwielbiać ogrodnictwo, jogę, spacery po lesie, po górach. Możemy uwielbiać spędzać wspólnie czas z rodziną i to oprócz tego, że będziemy czuli się kochani i będziemy czuli, że przynależymy do rodziny, będzie to nasz sposób na życie. Będziemy starali się być w tym coraz lepsi i będziemy osiągać w tym coraz większą pełnię. Na zakończenie chciałabym, abyśmy jeszcze raz zastanowili się, po co nam mapa siebie. Przede wszystkim daje nam samopoznanie. Czas spędzony nad tą mapą jest czasem tak naprawdę spędzonym samemu ze sobą. Zastanówcie się, kiedy tak naprawdę ostatnio poświęciliście czas, żeby pobyć ze sobą, zastanowić się nad tym, jakie macie potrzeby, zastanowić się nad tym, w jakiej jesteście formie, jaką macie wiedzę, jakie macie zasoby, jakie macie marzenia, jakie są przed Wami szanse. To jest niesamowita kopalnia wiedzy o Was samych i źródło do tego, by się rozwijać. Niezwykle ważna jest też świadomość zasobów. Mapa świetnie Wam pokaże, co już wiecie, co potraficie, jakie macie doświadczenia, jakie potrzeby są dla Was motywujące i powodują kreowanie nowych wyzwań i nowych celów. Mapa pokaże Wam również, jakie macie talenty. Mapa również da Wam możliwość obserwacji zmian. Jeżeli sporządzicie ją w najbliższym czasie i wrócicie do niej za rok lub kilka lat, zauważycie, jak bardzo się zmieniliście, jak bardzo się rozwinęliście, ile przybyło kompetencji na Waszej mapie. Myślę, że to może być niezwykle budujące doświadczenie. Przyjrzyjcie się jeszcze raz mapie siebie. Czy rejs
między poszczególnymi wyspami uznaliście za użyteczny? Może macie pomysły na kolejne wyspy, które powinny się tutaj pojawić? Bardzo jestem tego ciekawa. Postarajcie się jak najwięcej wiedzy o sobie wydobyć z rejsowania pomiędzy wyspami na mapie. A już na następnym spotkaniu porozmawiamy o tym, co zrobić, by lepiej czuć się z samym sobą. Moi drodzy, ogromnie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że było inspirujące. Do zobaczenia za kilka tygodni.